Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Alessandro, a to kolejny stream z wyzwania 10 lig Football Managerze 2019. Kontynuujemy zatem sezon w Realu Madryt. W Realu Madryt troszeczkę niestety przetrzebiony przez kontuzję kilku kluczowych zawodników. Na wczorajszym streamie niestety doznało urazów, tak więc no musimy sobie radzić bez kilku naszych podstawowych zawodników, między innymi tutaj, no jak za chwilkę zobaczycie sobie na urazy, narzekają niestety Luka Modric, który tutaj będzie pauzował jeszcze przez 3 tygodnie, także Gareth Bale, który także nawet do około 5 tygodni nie będzie mógł grać w piłkę, no i także dopiero co uraz w zasadzie wyleczył Toni Kroos, no ci piłkarze niestety nie będą tutaj na razie do mojej dyspozycji, a przed nami kilka naprawdę trudnych meczów, bo już za moment przed nami pojedynek z Realem Sociedad San Sebastian, później czwarta runda Pucharu Króla, gdzie trafiliśmy naprawdę źle, trafiliśmy na ekipę Sevilla, potem wyjazd do Walencji na mecz z Levante, a potem cztery bardzo ciężkie spotkania. Rozpoczynamy od meczu z Borussią Dortmund, potem Barcelona Atletico i FC Liverpool. No i w tym odcinku prawdopodobnie wszystko nam się tutaj już w 100% rozstrzygnie, dlatego zaczynamy, moi drodzy, nie tracimy czasu i jedziemy sobie już do kolejnych spotkań. No niestety to ostatnie spotkanie w Lidze Mistrzów, no niezbyt udane dla nas, porażka w bardzo ważnym meczu z Borussią Dortmund 2-3 na własnym stadionie sprawiła, że nasza sytuacja w tabeli ligowej, siema Marco Asensio, nasza sytuacja w tabeli ligowej w Champions League, no stała się delikatnie mówiąc nie do pozazdroszczenia, dlatego no musimy teraz zrobić wszystko, żeby no wygrać w Dortmundzie to spotkanie, które rozegramy sobie za kilkanaście dni na Signal Iduna Park. No i fajnie by było też wygrać na Anfield, żeby zapewnić sobie tutaj udział w 1/8 finału Champions League. No na razie ta nasza sytuacja w tabeli naszej grupy, no tragiczna może nie jest, ale po trzech seriach spotkań mamy na koncie tylko 4 punkty, no a mogło ci tych punktów być 7, bo tak naprawdę już mieliśmy w garści ekipę Borussii Dortmund. Mimo szybko straconej bramki daliśmy radę tutaj wyjść na prowadzenie, najpierw za sprawą Benzemy, później Viniciusa Juniora, ale niestety tutaj ekipa Borussii za sprawą Axela Witsela, piłkarza, no, po którym chyba najmniej bym się spodziewał, że to właśnie on tutaj będzie moim katem, zdobył tutaj Belg 2 bramki w końcówce i sprawił, że nasza sytuacja w tabeli Champions League stała się siema sznur. Cóż, nie do pozazdroszczenia, dlatego ja sobie tutaj tylko ustawię trening i za chwilkę jedziemy sobie do kolejnych spotkań. No ostatnio mieliśmy problemy ze stałymi fragmentami gry, tak więc tutaj myślę, że trzeba je troszeczkę potrenować. Obrona przy rzutach rożnych i obrona przy rzutach wolnych. Tak mi się wydaje, że tutaj takie aspekty tutaj powinniśmy ćwiczyć. Później cierpliwy atak. Tutaj myślę, że też możemy troszeczkę zrezygnować z tego treningu fizycznego już w trakcie sezonu tak ostro. Myślę, że tutaj możemy sobie poćwiczyć też coś takiego jak na przykład bezpośredni atak, czy tutaj również może potrenujemy coś związanego z atakiem, na przykład ataki skrzydłami, które też stosujemy. No i myślę, że możemy tutaj już zmierzać sobie powolutku do meczu z ekipą Realu Sociedad, która do nie tak dawna była liderem tabeli La Liga, no ale Real Sociedad stracił punkty. My wygraliśmy naszą ostatnią kolejkę ligową i dzięki temu zostaliśmy właśnie, to my zostaliśmy nowym liderem tabeli La Liga. I mam nadzieję, że tak zostanie do końca sezonu. Właśnie, że to my będziemy właśnie tutaj liderami tych rozgrywek. No już powolutku zbliża się zimowe okienko transferowe. Mamy początek listopada, no jeszcze troszeczkę pozostało, jeszcze 2 miesiące, ponieważ w Hiszpanii to okienko rozpoczyna się z początkiem stycznia, dlatego też no tutaj już powolutku myślę sobie o tym, kogo ewentualnie tutaj do mojego zespołu sprowadzić. Mam kilka oczywiście pomysłów, jak to zawsze u mnie bywa. No i widzimy, że tutaj kilku piłkarzy fantastycznie się na treningach prezentuje. Vinicius Junior,
tutaj naprawdę nieźle ostatnio. Isco także, który ostatnio no, niezbyt przykładał się do treningu. No i tutaj proszę bardzo, w tym momencie wypadałoby go pochwalić. I Marco Asensio, tak, ty Marco Asensio też oczywiście dajesz z siebie wszystko. Na pewno ja to w odpowiednim momencie docenię. No już powolutku zbliżamy się do spotkania właśnie z Realem Sociedad. No mam nadzieję, że tutaj pójdzie gładko, lekko i przyjemnie, tak jak w ostatnich meczach przed własną publicznością w lidze. Oczywiście w lidze, no bo wiadomo, że te mecze w lidze mistrzów no już tak może bardzo udane nie były, ale, ale na przykład pojedynki ligowe, no to jednak jest już troszeczkę inna bajka. Tam dajemy z siebie naprawdę wszystko. Kilka jakichś tam może drobniejszych wpadek zaliczyliśmy, ale ogólnie to naprawdę jest zdecydowanie dobry na razie póki co sezon w naszym wykonaniu. Real Sociedad imponuje mi swoją formą. Tutaj mówił Uli Steilke, były pewnie jakiś piłkarz Realu Madryt, no ja akurat takiego pana nie kojarzę. Tak jest, Uli Steilke to były piłkarze Realu Madryt. No i oczywiście konferencja prasowa przed spotkaniem. Z Realem Sociedad. No i tutaj również Iwan Cordoba melduje nam, że... O, siema Pablo, witam serdecznie. Nie, spokojnie, na Real Sociedad myślę, że Marco Asensio w składzie się pojawi, bo... cały czas wierzę w Hiszpana, że da jednak z siebie wszystko. No niestety wczoraj polska reprezentacja z siebie wszystkiego nie dała. Nie po raz już pierwszy zresztą z rzędu. Myślę, że czasy Adama Nawałki, kiedy to byliśmy naprawdę... Siema Jarosze, nie straciłeś dużo. Straciłeś jakieś 5 minut. Myślę, że te czasy Adama Nawałki już raczej do reprezentacji Polski tak prędko nie wrócą, że znowu obawiam się, że nasza kadra może popaść w taki marazm, znowu możemy być takim co najwyżej europejskim średniakiem, a mecze, które, w których rywalizujemy z ekipami z ekipami pokroju Włochów, Portugalii, czy nie wiem, czy Hiszpanii, to będą, tak jak przed laty, dla nas zdecydowanie za wysokie progi. Chyba, że coś się zmieni, no to wówczas może po prostu zmienimy sobie to. Jak tam pobór nowych administratorów? Spokojnie, cały czas trwa. Na razie mamy jednego nowego, ale może jeszcze wkrótce też, no na przykład taki Pablo, który też bardzo regularnie ogląda moje streamy, też dołączy do grona administratorów. Dobra, odprawa taktyczna i za chwilkę jedziemy sobie na ten mecz z Realem Sociedad. No znowu niestety dochodzi do sytuacji, w których dochodziło do tutaj... Znowu dochodzi do sytuacji, w których moi piłkarze łapią kontuzję. No zobaczymy, czy tak samo będzie w Realu Sociedad. Siema Adam. Czy tak samo będzie w meczu z Realem Sociedad. Zobaczymy. Chociaż nie, sorry, nie to miałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że znowu dochodzi do sytuacji, w których gramy co 3 dni i to właśnie generuje niestety zmęczenie moich piłkarzy. A co za tym idzie? No właśnie, większe ryzyko kontuzji. Dlatego będziemy starali się tutaj jednak... w miarę mądrze, na ile to oczywiście możliwe, gospodarować tymi naszymi zasobami ludzkimi. No i stosować jednak tę rotację składu. Widzę, że i Atletico, i Barcelona swoje mecze dosyć gładko wygrały. Barcelona 6-3 chyba z tego co widziałem, Atletico 4-2. Dlatego no my również musimy tutaj... dać z siebie wszystko. Tutaj dobra informacja, wraca powolutku do nas Toni Kroos. Tutaj myślę, że możemy zagrać sobie swobodnie ofensywną mentalnością. Zwłaszcza, że ostatnio no, w lidze naprawdę szło nam znakomicie. No i dobra, zatem tak. Jeżeli chodzi o zmiany w składzie na mecz z Realem Sociedad, no to chyba takowych tutaj większych nie przewiduję. Raczej chciałbym tutaj zagrać w miarę podstawową jednostką. Widzę, że Nacho wraca do składu, tak więc posadzimy go na ławce.
Matis de Ligt, Odriozola tutaj na razie poza kadrą. No i tutaj siema Songo. Tutaj widzimy pierwszy piłkarz do odstrzału, czyli Kiko Casilla. Ja jemu będę dawał szansę w meczach Pucharu Króla. Tak sobie postanowiłem, że nasz wychowanek będzie dostawał szansę w meczach Pucharu Króla. Ale w zimowym okienku się po prostu z nim pożegnamy, bo tak naprawdę trzeci bramkarz jest nam troszeczkę zbędny. No i dobra, myślę, że możemy takim składem sobie zagrać. Benzema jako cofnięty napastnik. No może tutaj w miejsce Asensio zagra Vinicius Junior, a Asensio z kolei zastąpi Isco na pozycji ofensywnego środkowego pomocnika. Tutaj Vinicius jako schodzący napastnik, Pavon na prawym skrzydle. Tutaj naprawdę ostatnio prezentuje się bardzo dobrze. Chociaż ostatnio fatalny mecz z Dortmundem, ale tutaj na przykład z Bilbao zagrał świetnie, kapitalnie z Alaves, no miał kilka już świetnych meczów, no troszeczkę zawalił z Borussią Dortmund, a Vázquez, no właśnie, zastanawiam się, czy dać mu pograć, bo on ma troszeczkę słabe ogranie, może po prostu wejdzie z ławki sobie. No i dobra, myślę, że możemy zgłosić już ten skład. Jesusa i Maza dla weszło? Nie widziałem. Rzadko w ogóle ostatnio zaglądam na tę stronę, powiem szczerze. A dlatego no zupełnie nie wiem, co tam piszą. Kiedyś na weszło gościłem dosyć często, natomiast w ostatnim czasie troszeczkę rzadziej. No i widzimy skład ekipy Sociedad z kilkoma naprawdę fajnymi zawodnikami, bo mamy tutaj takich piłkarzy jak Miguel Merino, bardzo dobry środkowy pomocnik, Hector Moreno, Januzaj, Oyarzabal, też duży talent, William Jose, który jest powoływany do reprezentacji Brazylii już dosyć regularnie. No ale kurczę, no cóż z tego, skoro my jesteśmy Realem Madryt, my musimy wygrywać z każdym i absolutnie nie bać się takich zespołów jak Real Sociedad, tylko zastanawiać się nad tym, ile goli my będziemy w stanie zaaplikować naszym rywalom. Ale niestety rzeczywistość pokazuje... No tak, widziałem akurat tę sytuację dokładnie, kiedy to Robert no nie trafił do pustej bramki, minął się z piłką, piłka gdzieś tam się śmiesznie odbiła. No, nie wypowiadam się może szerzej na ten temat. Dobra, jedziemy sobie z tym spotkaniem. No i Marcelo, dzisiaj jakiś jubileusz. Nie odczuwamy takiej potrzeby podjęcia ryzyka i wpuszczenia do gry Toniego Krosa. Gramy w środku Sebajosem na razie i Casemiro. Sebajos całkiem nieźle się ostatnio prezentuje, ale uwaga, bo akcja Realu Sociedad. Na szczęście wychodzimy świetnie z tą piłką. Przejął Pavon na skrzydło do Karima Benzemy. Ten tutaj opanował futbolówkę. Karim Benzema bardzo łatwo tutaj zatrzymany. Igor Zubeldia, tutaj weryfikacja VAR. Nie wiem dlaczego w ogóle, skoro to było daleko od pola karnego. Siema Pasiak. Dobra, teraz rozpoczynamy od autu Dani Carvajal, teraz Ceballos, Miguel Merino, piłka źle zagrana, jest Vinicius Junior do Rafy Varana, ten do Casemiro, spokojnie rozgrywamy, w naszym stylu, spokojnie, po ziemi, tymi dokładnymi podaniami przechodzimy do przodu, jest okazja, no ale Asensio zatrzymany w tej szarży, jeszcze Marcelo, teraz Brazylijczyk próbuje, Marcelo zbiega do skrzydła, do środkowuje Vinicius Junior, jeszcze Casemiro, jeszcze Vinicius Junior, Casemiro, Ceballos, nie może nikt oddać strzału, Marco Asensio. Mogło być tutaj 1-0, ale spudłował troszeczkę nasz ofensywny środkowy pomocnik. Aha, sprawdzał, czy nie było czerwonej kartki. No, rozumiem, akurat nie zauważyłem, że to można w ten sposób zinterpretować. Teraz Vinicius Junior strzelał i kolejny niecelny strzał. No widać, że tutaj naprawdę... Póki co gnieciemy Real Sociedad, no ale na razie na bramki się to niestety nie przekłada. Dani Carvajal, jest Ceballos, Casemiro i to jest 1-0. Miał mnóstwo miejsca przed polem karnym. Brazylijczyk, świetne podanie od Daniego Ceballosa, który wyłożył piłkę niczym na tacy do naszego pomocnika. I w taki oto sposób, moi drodzy, obejmujemy sobie prowadzenie w meczu z Sociedadem. Bardzo zasłużone, bo zwróćcie uwagę na te statystyki, którymi wręcz miażdżymy rywali. Uwaga, jest znowu dośrodkowanie, tym razem Marcelo, ale Januzaj tam ładnie wyekspediował piłkę poza pole karne. Jeszcze Ceballos, jeszcze szeroko do Marcelo. Brazylijczyk ma na koncie żółtą kartkę, tak więc musi troszeczkę uważać. Karim Benzema 2-0, asysta Marcelo, 6. bramka w tym sezonie.
Szósta bramka w tym sezonie zdobyta przez Karima Benzemę i mamy drugą bramkę w tym spotkaniu. No i uwaga, znowu ruszamy z szarżą. Vinicius Junior, Ceballos, Marco Asensio. Czy tym razem trafi w bramkę? Jednak podał, ależ teraz wybita futbolówka przez moje znakomicie teraz interwencja byłego golkipera Atletico Madryt. No i mam tutaj, pędzimy z kolejną akcją. Marco Asensio, no próbuje tutaj za wszelką cenę zdobyć bramkę, ale tym razem znowu niecelny strzał naszego ofensywnego pomocnika. No i kolejna akcja. Bardzo dużo tych akcji w ogóle tutaj mamy z tego co widzę. Vinicius Junior, ładnie tam pokazuje się Pawon na prawej stronie. Dostał piłkę teraz Argentyńczyk. Jak to się zakończy? Asensio, czy to będzie bramka? Nie, jednak tutaj rywale dali radę futbolówkę wybić, ale znowu oddają ją za darmo pod presją. Vinicius Junior, Vinicius! Ładne uderzenie, ale niestety znów niecelny strzał w wykonaniu Brazylijczyka. No i uwaga, mamy kontrę rywali, no i jest, przepraszam, kontrę, rzut wolny dla rywali, jest gol Williana José w 39 minucie. Ekipa Sociedad zdobywa gola kontaktowego, absolutnie niezasłużonego, ale niestety taka jest piłka. No i teraz, no i co? Czyżby jakaś weryfikacja VAR? Chyba wszystko na to wskazuje, tak więc możemy mieć tutaj rzut karny. W 42 minucie Mikel Oyarzabal tutaj poprosił arbitra o weryfikację. No i zobaczmy, czy po weryfikacji VAR arbiter wskaże na 11 metr. Tak jest! Rzut karny dla Realu Madryt w 43 minucie tego meczu. No powiem szczerze, fajnie to wygląda z tymi... Boże, Ramos jeszcze nie wykorzystał karnego, matko przenajświętsza. Jeszcze nie daj Boże, mi tutaj strzelam na 2-2, to chyba się pokroję. No nie, no to już będzie taki typowy FM. No mogliśmy tutaj strzelić bramkę na 3-0, ale niestety Ramos nie trafił. Teraz może Ceballos, piłka wybita, Pavon. Jest Argentyńczyk, faulowany, nie, jednak arbiter puścił grę. No ale widzimy, że Real Sociedad nawet nie potrafi tak naprawdę wyjść z własnej połowy, a my prowadzimy cały czas tylko 2-1, ale może po tej akcji się to zmieni. Karim Benzema, Casemiro, Pavon potrafi się odwrócić pięknie z piłką i znowu mamy rzut karny. Ja sobie tylko zmienię wykonawcę, żeby nie daj Boże tutaj rzutów karnych mi nie wykonywał Sergio Ramos. No mamy Marco Asensio, niech on strzela. Marco Asensio, potem Mariano. No nie, potem Karim Benzema, niech strzela jako drugi ewentualnie. No i będziemy mieć weryfikację VAR po raz drugi w tym meczu w odstępie 3 minut. No bardzo ciekawie tutaj wygląda to spotkanie Sociedad. No i zobaczymy, jak decyzję podejmie arbiter tym razem. Czy to jest znowu rzut karny? Chyba tak. Chociaż nie, tym razem nie. Tym razem arbiter na 11 metr nie wskazał. No i prowadzimy 2-1. To jest, no zobaczcie na te statystyki, aż mi się nie chce po prostu tego komentować. Lepiej po prostu przejdziemy sobie do drugiej połowy. Podoba mi się dotychczasowa gra moich zawodników. No nie ulega to wątpliwości, że to jest taki mecz, który no, powinniśmy już prowadzić swobodnie z 5-0. Uwaga, teraz Pavon, już szybko rozpoczynamy ten atak. Pavon tam ostro potraktowany przez Meksykanina Moreno. Teraz Ramos no, nie był w stanie wyprzedzić Williana José. Zobaczmy, jak ta akcja się rozstrzygnie. Oyarzabal oddaje bardzo słaby strzał. No kurczę, no w ogóle kiepsko coś ten Sergio Ramos w tym sezonie się spisuje. Może kilka meczów na ławce tutaj sprawi, że nasz, w cudzysłowiu, w teorii, gwiazdor będzie grał jak należy. Uwaga, teraz Marco Asensio, teraz przedzierał się w pole karne, ale nie znalazł tam miejsca nasz OPS, żeby tę piłkę tam zmieścić. Casemiro teraz próba zagrania bardzo dokładnego do partnera, ale niestety nieudana. Casemiro jeszcze raz do Marcelo, który bardzo często tutaj podłącza się do tych akcji ofensywnych. Marcelo, dośrodkowanie, piłka minęła bramkę, jeszcze Pavon, jeszcze Carvajal, Dani Ceballos, Vinicius Junior, gol, ale no arbiter na spalonego nie pokazał, tak więc ten gol jak najbardziej uznany. No i mamy 3-1, Vinicius Junior, drugie trafienie młodziutkiego Brazylijczyka w tym sezonie. No i myślę, że ten gol już tak na spokojnie ustawi nam wynik tego meczu, bo Vinicius Junior doznał kontuzję. No właśnie, tak więc mój tutaj tytuł jak najbardziej się sprawdza. Nic tutaj nie naciągam. Właśnie
Nic tutaj nie naciągam, pisząc, że to jest Szpital Madryt, a nie Real Madryt w tytule. Kolejny zawodnik wypada nam ze składu. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt groźna kontuzja, bo nawet nie pojawiła się tutaj ikonka kontuzji przy naszym zawodniku. No i Willian José, Oyarzabal. Zobaczmy, co pokaże. Zagranie do Januzaja, ten tutaj po interwencji Courtois. Siema Paweł. No i uwaga, teraz stara się Real Sociedad zdobyć bramkę po stałym fragmencie. Asensio z faulem. Niestety będzie żółta kartka dla naszego Hiszpana. Niestety tak to się skończyło. Tak więc musi tutaj uważać Marco Asensio. Casemiro, teraz piłka właśnie do Hiszpana. Marco Asensio ma Pavona. Świetnie podał do Argentyńczyka. Ten przed pole karne. Casemiro ma sporo miejsca, uderza. No i nie ma gola. Niestety szkoda, że piłkarz, który tutaj otworzył wynik tego meczu, nie był w stanie teraz zmieścić piłki w siatce. Dobra, mamy tutaj ostatni kwadrans, tak więc w miejsce Benzemy Mariano jako lis pola karnego. No i Toni Kroos za Ceballosa, który ma na koncie żółtą kartkę. Siema Zeus, witam Ciebie również. Matko Przenajświętsza, czy Wy widzieliście przed momentem statystykę? My oddaliśmy na bramkę Realu Sociedad San Sebastian w tym meczu 42 strzały. To się po prostu nie mieści w głowie. No, w prawdziwym futbolu coś takiego nawet nie ma miejsca. Teraz trafiamy, tracimy bramkę na 2-3. Typowy FM to jest po prostu grube przegięcie, jeżeli tak powiemy. No, jeżeli tutaj nie wygramy tego spotkania, to ja nie wiem. Ja nie wiem, co zrobię po prostu. Zażądam więcej od moich piłkarzy, może lepiej, bo oni troszeczkę już widać, że spoczęli na laurach, zwłaszcza po tej akcji. Teraz Pawą dośrodkowuje Marco Asensio, ale tutaj wybita piłka przez kończę strzelca bramki na 2-3. Jeszcze Casemiro do Daniego Carvajala, ten do Pavona. Pavon jeszcze raz odegrał do obrońcy reprezentacji Hiszpanii, Toni Kroos. Casemiro! Ależ trafienie, ależ on to zmieścił. Przepiękny gol Casemiro. No, to może być bramka kandydująca do gola miesiąca, o ile tutaj taki plebiscyt jest w Hiszpanii. Zobaczmy, Casemiro, jak on to pięknie zmieścił. Nie miał absolutnie żadnych szans na obronę tego strzału. Miguel Moya, no i proszę bardzo, 4-2 dla Realu Madryt. Tak jest. Tak więc jednak ten FM jest nie taki bardzo frustrujący, jednak tutaj widać tę naszą przewagę. No ale proszę bardzo, bo Real Sociedad tutaj pędzi z kolejną akcją. Miguel Merino, teraz Pawą kapitalnie wygarnął tę piłkę spod nóg naszego rywala. Jest okazja, Mariano. No, przyjęcie piłki miał świetne, ale niestety to wykończenie po prostu fatalne w wykonaniu reprezentanta Dominikany. Uwaga, teraz piłka na Rafę Varana. Jeszcze Marco Asensio jeszcze tutaj szarżuje. Do której dzisiaj stream? No tak mniej więcej do 19:15, coś w tym stylu. Dobra, moi drodzy, za chwilkę to spotkanie nam się zakończy, a my będziemy zwycięzcami, to już na 100% w tym spotkaniu z Realem Sociedad. Zagraliśmy naprawdę nieźle i mimo tego, że no powinniśmy tutaj wygrać 10-2, a nie 4-2, no to jednak wygrywamy właśnie. No właśnie, ja sobie tutaj zerknę, czy ja mam na pewno kluczowe wydarzenia. No niby mamy ustawione kluczowe wydarzenia, tak więc tych kluczowych wydarzeń w tym meczu jest naprawdę całe mnóstwo. No i po tym meczu cały czas, moi drodzy, pozostaniemy liderem hiszpańskiej La Liga, cały czas dorobkiem 21 punktów, 2 oczka przewagi będziemy cały czas utrzymywać sobie nad Barceloną, która ma na koncie 19 oczek. Uwaga, teraz kończa, jeszcze tutaj rusza ekipa naszych rywali. No i piłkarz meczu, absolutnie Casemiro. Czy widzieliście, moi drodzy, 50 strzałów w jednym meczu, bo ja bardzo, bardzo, bardzo rzadko to widzę. To jest tak, jakbyśmy widzieli statystykę tego meczu, który nie wiem, czy do tej pory jest rekordem, czy już nie jest. Australia kontra amerykańskie Samoa, 31-0 w bramkach. No to tam była mniej więcej statystyka pewnie podobna, zachowując oczywiście proporcje obydwu spotkań. Tak to mniej więcej wyglądało, no i Casemiro dzisiaj piłkarzem meczu, kapitalny występ naszego zawodnika. No widzicie, na treningach może nie błyszczy jakoś mega w każdym spotkaniu, natomiast no widać jednak, że ten piłkarz tutaj potrafi nie tylko bronić, ale potrafi też znakomicie
się znaleźć pod bramką przeciwnika, tak więc wygrywamy, moi drodzy, to spotkanie i powolutku już zmierzamy sobie do spotkania z Sevillą, które gramy na wyjeździe, a ja muszę tutaj zdrugać Sergio Ramosa, bo nie wytrzymam, już ten piłkarz, a czy ten piłkarz już długo działa mi na nerwy w rzeczywistości, ale teraz w tej mojej karierze też. Moja gra nie rzucała na kolana, o proszę bardzo, myślałem, że będzie Sergio Ramos gwiazdożył, a tutaj jednak pokornie przyznał się do tego, że nie jest w najwyższej formie, że nie był w najwyższej formie w ostatnim spotkaniu Sergio Ramos. No to nie chodzi tylko o ten niewykorzystany rzut karny, bo to już swoją drogą. No we wczorajszym meczu Chorwacji i Hiszpanią, no akurat Sergio Ramos rzut karny wykorzystał, natomiast no tutaj u mnie niestety tego nie uczynił. Aha, i muszę sobie zrobić pewną rzecz. Muszę troszeczkę zmienić ustawienia rzutów rożnych, bo gramy na długi słupek. O właśnie, a chyba pole bramkowe będzie, myślę, tutaj lepszym, ponieważ widzę, że kiedy piłkarze moi wybijają te rzuty rożne, to one lecą tak bardzo tutaj daleko, dopiero piłkarze muszą strącać piłkę, a pole bramkowe to jest zawsze szansa na to, żeby jednak gdzieś ta piłka tutaj spadła pod nogi moim zawodnikom, czy też głowy. No być może tutaj Sergio Ramos chciał sobie zrobić takiego panenkę i niestety mu to nie wyszło. No dobra, gramy z Sevillą. Z Sevillą ustrzydloną, jak widzicie, zwycięstwem z ekipą Celta Vigo. Zobaczmy, w 11 kolejki, no oczywiście Casemiro, ale tylko on. Tutaj na ławce rezerwowych chyba nie ma żadnego piłkarza naszego zespołu. No i widzimy, tutaj sugeruje mi Iwan Cordoba, żebym zmienił Asensio za... Isco. No i oczywiście to uczynię z racji tego, że musi tutaj Asensio troszeczkę odpocząć. No tutaj na pewno kilku piłkarzy będzie na pewno mocno zmęczonych po meczu, który odbył się notabene 3 dni temu, dlatego wydaje mi się, że Rafa Varane. Do 3 dni, no już myślałem. Już myślałem, że tutaj to będzie coś poważniejszego, ale na szczęście tylko 1 do 3 dni Rafa Varane. Tak więc no, będziemy musieli dzisiaj postawić na innych defensorów. Varane sobie odpocznie. No, z tego co planowałem, Ramos też sobie dzisiaj odpocznie, tak więc no myślę, że De Ligt i Nacho w środku obrony, zobaczymy. Dasz radę? Nie, spokojnie, ja Cię tu potrzebuję na Levante i fajnie by było, żebyś był w miarę tutaj mało zmęczony na mecz z Borussią Dortmund, bo to będzie... tutaj zdecydowanie mecz kluczowy w najbliższym czasie. Wydaje mi się, że jednak to spotkanie z Borussią Dortmund no może mieć taki swój niesamowity wymiar i bardzo duże znaczenie. Dobra, gramy zatem z Sevillą. Zagramy sobie standardową mentalnością. Varana oczywiście nie zobaczymy, w jego miejsce zagra Nacho. Nacho. Jego partnerem będzie tutaj Vallejo, jednak nie De Ligt. Ramos na ławkę. Do bramki Kiko Casilla, tak jak już obiecywałem. Obiecałem, że jednak Kiko będzie tutaj bronił w Pucharze Króla i tak też zrobię. W miejsce Carvajala Odriozola. Marcelo też mocno zmęczony, a dlatego dobra, musimy zrobić troszeczkę inaczej. Jednak chyba Ramos musi zagrać. Chociaż dobra, niech sobie zagra De Ligt. No, Puchar Hiszpanii to nie jest jakaś dla nas mega ważna sprawa. Nacho zagra za Marcelo. No czyli patrzcie, całą obronę już wymieniamy w zasadzie.
Łącznie z bramkarzem, nie wiem jaki to będzie miało wpływ, ale kurczę, no musimy to zrobić, bo czekają nas ważne mecze. Musimy troszeczkę w tym Pucharze Króla porotować składem. Dobra, Isco za Asensio oczywiście. Benzema, jak on się czuje, całkiem nieźle. No Vinicius Junior troszeczkę słabo. No widzimy Asensio też fatalnie, dlatego pod względem kondycyjnym oczywiście, broń Boże formy. Dlatego Vasquez za Viniciusa. No może zamienimy z Pavonem pozycjami. Vasquez na prawym, Pavon na lewym. Isco tutaj w środku. Też Casemiro. No kurde, ja tu muszę rezerwować tym składem zagrać, krótko mówiąc. Wraca też Toni Kroos za Ceballosa, bo Ceballos też jest troszeczkę zmęczony. No zobaczmy, dwóch piłkarzy z niską bardzo kondycją, z niskim ograniem, przepraszam. Dobra, Ceballos, Asensio, Casemiro, Ramos, no i ten Mariano w napadzie. Kurczę, no gramy rezerwowym składem po prostu i tyle. Nic zadać, nic ująć. Dobra, myślę, że taki skład możemy wystawić. No musimy dać odpocząć naszym podstawowym piłkarzom, Marcelo i Carvajal w ogóle tutaj poza kadrą meczową. Oni sobie ten mecz obejrzą z trybun. No widzę, że też Modric już powolutku do składu wraca. Dlatego już niedługo mam nadzieję, że będę mógł na niego liczyć. No zobaczymy, jak ten nasz rezerwowy skład spisze się w meczu z podstawową Sevillą, czyli z tą Sevillą, która kilka tygodni temu rozbiła nas 2-0 u siebie. No i właśnie, wielu z Was zależy na rewanżu. No i przede wszystkim musimy tutaj tak Luisa Muriela przypilnować z racji tego, że jest jedynym napastnikiem naszych rywali. Franco Vasquez i Ever Banega. No też mogą mieć ci piłkarze tutaj duży wpływ na grę Sevilli naprawdę. Mesa i Maxim Gonalons. Tutaj agresywny odbiór. Boczni wahadłowi. No oczywiście agresywny odbiór, słabsza noga, bez dwóch zdań. No i w sumie tyle. Gnaną, Cariso, Kier, Vaclik. No o tym piłkarzu już oczywiście nie będziemy ustawiać. Nie będziemy ustawiać nie musimy już i tak dokładnie kryć. No i dobra, Ramos Sanchez Pizjuan, niezbyt dobrze kojarzący nam się stadion. My w strojach czarnych, Sevilla w strojach białych. No i uwaga, atakujemy. Pierwsza akcja, którą tutaj gra nam pokazała. Już tam mieliśmy jakiś celny strzał na bramkę. No widzę, że ci piłkarze, zobaczcie jak oni wyglądają kondycyjnie, Sevilli. No u nas troszeczkę kiepsko z ograniem, natomiast jeżeli chodzi o kondycję, no to dużo lepiej wyglądamy od naszych rywali. Uwaga, Toni Kroos, dośrodkowanie z rzutu rożnego, Mariano i była okazja, ale chybił celu Mariano. Teraz Nacho. Nacho, no i czy to jest druga żółta kartka dla Evera Banegi? Jeżeli tak, no to będziemy mieli, moi drodzy, ułatwione zadanie. I to jest oczywiście czerwona kartka, tak więc zażądajmy więcej od naszych zawodników. No musimy tutaj je teraz zaatakować. Dajmy pozytywną mentalność i jedziemy z Sevillą. Jedziemy tutaj po zwycięstwo. Toni Kroos, dośrodkowanie, Souček! Znowu piłka w środek pola karnego powędrowała, ale tym razem czeski defensywny pomocnik nie trafił. Odriozola, Toni Kroos jest już w polu karnym. Toni Kroos, ależ fatalny strzał. Szkoda, mógł tam gdzieś podawać do któregoś z partnerów. Ale niestety tego nie uczynił. No i Kiko Casilla, który odpukać. O, słyszeliście? Naprawdę na razie ma mało pracy. Uwaga, teraz Pavon jest na lewej stronie. Schodzi do prawej. Pavon, jest Souček. Teraz Odriozola, Lucas Vasquez, Toni Kroos. Jeszcze Nacho, piłka przed polem karnym. Nacho! Już myślałem, że to wpadło, ale tylko słupek po strzale Nacho. Ależ to było piękne uderzenie reprezentanta Hiszpanii. To mogło tutaj wpaść do siatki. I Vallejo, brawo, brawo. Ależ to była interwencja. Jesus Vallejo pięknie to zrobił. No słabiutko coś dzisiaj Isco. Pokażcie więcej zaangażowania, panowie. Do przerwy 0-0. 12 strzałów, tylko 2 celne. No z taką skutecznością to my tutaj tak łatwo tego zwycięstwa nie osiągniemy. Wielu z Was zależy na rewanżu. Cały czas powtarzam moim piłkarzom to samo. No myślę, że to może być taki mecz z gatunku tego z Gironą, w który może tutaj rozstrzygnąć się jedną bramką.
Na razie Isco fatalnie. Kurczę, no to mnie trochę martwi, że taki piłkarz, który miał być tutaj absolutnie naszą gwiazdą pierwszego składu, na razie słabo się prezentuje, 60 minuta, tak więc musimy zrobić zmianę. No kurczę, co takiego z Isco jest nie tak? Ale wiecie co, ja go na boisko zostawię, tyle że go przeniosę na lewe skrzydło. A w miejsce Pawona, który już tutaj ostatnio gra bardzo często, Marco Asensio oczywiście. Bale, nie, kontuzja. To taka dosyć długa, no jak to Gareth Bale zresztą. Dobra, Pawon schodzi, pojawia się Marco Asensio. 70 minuta gry. Parcie do przodu im zróbmy. Sfrustrowany uwagami Odriozola, 75 minuta. Kwadrans do końca, no ja tutaj się przesuwam na ofensywę. I wchodzi kto? Casemiro Ramos, no Benzema wchodzi. Kurczę, no widzicie, mimo że czasami, kurczę, nie to chciałem. Dobra, zatwierdźmy zmiany. Czy tutaj ustawiłem Karimowi taką rolę jak chciałem? Tak, ustawiłem, dobra. Mimo że tutaj czasami Karim jest wyśmiewany, no to jednak ani rusz bez niego. 85 minuta. Może coś zmienimy jeszcze ewentualnie w poleceniach w tej końcówce. Gramy już ofensywą. Więcej swobody, ok. No podania w pole karne może sobie zagramy. Zatwierdźmy zmiany. 85 minuta. No i uwaga, akcja Sevilla. Już widzimy, że presujemy dosyć mocno ekipę naszych rywali. No i bardzo łatwo nam Sevilla piłkę oddała. Vasquez, teraz Adrien Silva, ale spokojnie Casilla sobie. Myślę, Boże Święty, jak to wpadnie. Tonik rozobejrzał żółtą kartkę i w ogóle mamy jeszcze zmianę jedną, którą sobie zostawimy tutaj na dogrywkę. Casilla, dobra interwencja, to już będzie końcówka. Ale tutaj chyba nie ma od razu rzutów karnych, chyba będzie dogrywka. Aha, nie, koniec meczu. Aha, Boże. Przecież to jest Puchar Króla, to jest dwumecz. Dlatego... A pierwszy mecz, no jasne. No ale dobra, 0-0 ma Ramos Sanchez Pizjuan. Tomasz Vaclík piłkarzem meczu. No dzisiaj niestety nie byliśmy w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść w meczu z Sevillą, ale przecież graliśmy rezerwowym składem. O, proszę bardzo. Menedżer miesiąca października. Dziękuję bardzo. Karim Benzema zaoferuje nowy kontrakt. Vallejo i Ceballos też. No dobra, zobaczmy. 2021. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda nasz budżet płacowy. No już jest przekroczony niestety. Dlatego może jeszcze się wstrzymamy z tymi kontraktami na razie. Skoro nie ma takiej potrzeby. To nie będziemy ich podpisywać. Stream do około 19. No i dobra, musimy sobie tutaj zmienić troszeczkę te... Musimy sobie troszeczkę zmienić te nasze... Ten nasz reżim treningowy na najbliższy czas, bo widzę, że tak. No znowu tutaj dużo fizycznego treningu. Dobra, o ile wytrzymałość możemy ćwiczyć, no to jednak odporność. Ja bym wolał coś tutaj bardziej technicznego. Zamiast szybkości, no to tutaj może poćwiczmy sobie taktykę po prostu. No i mecz z Levante już za chwilkę. Gramy na wyjeździe. No tak, z wypożyczeń jeszcze wrócą. Na przykład taki Kovacic wróci z wypożyczenia. No a to dopiero będzie na koniec sezonu. A jak wygram tutaj ligę, na co bardzo liczę, no to drugiego sezonu w Realu Madryt już nie będzie, tylko w innym klubie. Zmienimy tutaj Real Madryt na innego pracodawcę. Dlatego zobaczymy, czy tutaj rzeczywiście
piłkarze będą potrzebni. Kurczę, znowu przeciążenie. Może coś tutaj jest nie tak z tym treningiem indywidualnym. No ale nie, trening dodatkowy brak. Dlatego dziwi mnie fakt, że cały czas łapię takie drobne urazy. Jesus Vallejo. No, myślę, że potrzebny mi jest zdecydowanie tutaj napastnik. Przynajmniej jeden. Jakiś solidny lewy obrońca, taki, no, który sprawiłby, że Nacho nie musiałby z konieczności grać na lewej obronie. Proszę bardzo. Marco Asensio. Znowu ocena na treningu znakomita. Odrizola też ostatnio. Naprawdę szacun. Nikt się nie wyróżnił w cudzysłowie negatywnie. I jeszcze w ogóle tak. Zobaczmy sobie tutaj wśród tych wszystkich piłkarzy, którzy są w wyszukiwarce. Komu? Kończy się kontrakt wraz z końcem tego sezonu, bo to jest też dla mnie dosyć istotna sprawa. Ciekaw jestem, czy tutaj będziemy w stanie kogoś ściągnąć dobrego. Siema Adrian. No właśnie, jeszcze James. Patrzcie, gdybyśmy musieli za Neymara zapłacić, ale zobaczcie jaka ocena. 97 na 100. No, Neymar w Bayernie. Były takie plany, były takie pomysły. Roberto Firmino 100 milionów by też kosztował. No dobra, ale zejdźmy troszeczkę na ziemię. Status kontraktu wygasający za 6 miesięcy. Zobaczymy, kto takowy posiada. Aha, nie, bo tutaj muszę chyba ustawić wygasający za rok. Bo tutaj jeszcze nie minął ostatni sezon. No i zobaczmy, na przykład Juan Mata. Jemu się kończy kontrakt. No, 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 łakomy kąsek. David Luiz z Chelsea, Olivier Giroud, Smalling, Moussa Dembélé, Divo Origi, Pereira, Brahimi Areola, Balotelli na przykład, Eduardo Salvio, Lazar Markovic. No jest kilka takich ciekawych nazwisk, powiedziałbym. Adrian, Rafinha, Petr Cech na przykład, o proszę bardzo. No jest tu kilku ciekawych piłkarzy, tak więc może coś z tego będzie, zobaczymy. No wiem, Alexa Tejesa, ale pewnie będzie bardzo drogi. Poza tym, kurczę, no ja się już teraz zastanawiam. Skąd ja wezmę, moi drodzy, pieniądze na te wszystkie transfery? Kurczę, coś miałem jeszcze tutaj zrobić. Benzema za Giroud? No nie, 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 nie bardzo. No zawsze mogę też kogoś... Aha, już wiem co miałem zrobić. Troszeczkę zredukować ten budżet płacowy względem transferowego, bo to jest tragedia tutaj. Modyfikacja budżetu. O. Teraz chyba już nie przekraczamy, tak? No jeszcze przekraczamy, ale już bardzo niedużo. O. Teraz już nie przekraczamy, tak? No, nie przekraczamy, mamy jakieś tam drobniaczki na plusie, jeżeli chodzi o budżet. Boże, 12 rozegranych, 9 zwycięstw, 3 remisy. A kim grasz, Adrian, bo tego nie napisałeś. Jak Realem Madryt, Barceloną czy innym Bayernem, no to w miarę przyzwoicie, ale jak, nie wiem... Arką Gdynia czy Sassuolo, no to naprawdę świetnie, świetnie. No i już powolutku zbliżamy się do meczu z Levante. Eczu, kurczę, no już pierwsze mi się rzuciło w oczy 3 miesiące. Sam myślę, Matko Boska, żeby tylko nie wiem, Sergio Ramos albo Isco, ale na szczęście nie, jakiś zawodnik z rezerw. Barca pokonuje Sociedad tak samo jak my, też 2 golami. My natomiast też ograliśmy ekipę
ekipę właśnie z kraju Basków dwoma bramkami. No i z tego co widzę, my na dzisiejszym streamie zagramy sobie El Clasico, moi drodzy. El Clasico za chwilkę przed nami, bo gramy teraz, potem Borussia i potem już El Clasico i potem mecz Atletico Madryt. Ależ to będą szalenie ważne mecze. Levante szóste miejsce u Ciebie zrobili, o, to naprawdę, naprawdę wysoko. No tutaj widzimy, na razie są na 12. Zobaczymy, jak pójdzie im dalej. No i teraz kurczę tak, teoretycznie powinienem tutaj wystawić najmocniejszy skład, bo ostatnio grały rezerwy, ale już za 3 dni gramy z Borussią. Dlatego to tam muszę wsadzić swoje największe siły. Siema, dzięki Bartek serdeczne za suba. Tam muszę wsadzić swoje największe siły jednak, dlatego wydaje mi się, że to jednak będzie taki pół rezerwowy skład. Siema Lampard, siema, witam serdecznie. Aha, no i ustawiłem sobie ostatnio ustawiłem sobie ostatnio właśnie to odświeżanie przy donate'ach, ponieważ to miałem chyba nieustawione, dlatego donate'y nie wyświetlały się na bieżąco. Teraz, kiedy ktoś przyśle donate'a, prawdopodobnie on się od razu, przynajmniej tak mi się wydaje, powinien pojawić na ekranie. No jeżeli ktoś tutaj do donate'a mi przyśle, to ja oczywiście zerknę, czy rzeczywiście tak jest. Dobra, teraz gramy z Levantem, moi drodzy. 12 miejsce w ligowej tabeli. My jesteśmy wiceliderem, bo swoje spotkanie wygrała Barcelona, pokonała właśnie Real Sociedad, tak jak już mówiliśmy. No i dobra, ustalamy sobie skład na spotkanie z ekipą z przedmieść Walencji. No i ich forma tutaj wysoka, jak widzicie, nasza nierówna. Głównie ze względu na tą porażkę z ekipą Borussii Dortmund. No i dobra, jedziemy sobie. No widzimy, że ci piłkarze jeszcze nie są tak mega dobrze przygotowani. No ale zobaczymy, czy tutaj wielu piłkarzy może zagrać, bo może troszeczkę pomieszamy jednak tym składem. No na przykład wsadzimy sobie Ramosa z De Ligtem na środek. Na lewej zostanie sobie Nacho, no bo dlaczego nie. W środku. Zobaczmy. Kroos całkiem nieźle, Sołczek całkiem nieźle, tak więc oni mogą zagrać od pierwszej minuty. Na lewej stronie Vinicius Junior już ma całkiem wysoką kondycję, dlatego niech zagra. Vasquez na prawej, w środku Marco Asensio i w napadzie Karim Benzema. Takim składem sobie zagramy. Na ławce... Dobra, jeszcze Casemiro niech zagra za Sołczka. Pavo, Mariano, Ceballos, Isco, Sołczek, Carvajal, Marcelo, Varane poza składem. Dobra, Marcelo damy na ławkę kosztem Isco, który nam musi tutaj wyraźnie odpocząć. No i chyba takim składem możemy zagrać. Standardowa mentalność, tak samo jak w meczu z Sevillą. No i jedziemy. Nie kojarzę zupełnie. No, nazwa niby szwedzka, ale nie kojarzę takiego zespołu. W ogóle mało znam zespołów z Ligi Szwedzkiej, tak mówiąc szczerze. No i dobra, zobaczmy, na co będzie stać dzisiaj ekipę Levante. Pokażmy, na co nas stać. To jeszcze nie koniec naszej serii, no właśnie. Miejmy nadzieję, że tutaj damy z siebie absolutnie wszystko. I my zapiszemy sobie 3 punkty, wrócimy na fotel lidera i w bardzo dobrych nastrojach wybierzemy się do Dortmundu na Signal Iduna Park. No, na mecz, który wygrać musimy. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja taki troszeczkę nacisk kładę na tę Ligę Mistrzów. No bo kurczę, jak my nie wyjdziemy z grupy Ligi Mistrzów, to jest duża szansa, że ja w Realu Madryt kariery nie dokończę. Tak więc mam nadzieję, że mnie nie zwolnią. Dobra, rozpoczęliśmy sobie powolutku spotkanie z Levante. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Na razie jeden niecelny strzał po każdej ze stron. U nas już 4 niecelne strzały. 6 strzałów, 2 celne.
zażądajmy więcej od naszych graczy. Kroos z żółtą kartką jak zawsze, Ramos z żółtą kartką. No nie ma się co dziwić, ustawiłem agresywny odbiór, że ci piłkarze tak łatwo kłapią kartki. Teraz Asensio stracił piłkę, Morales szarżuje, Morales strzela obok bramki, a w ogóle zapomniałem, że ja sobie tutaj Kiko Casilla wystawiłem do bramki. Czemu nic nie piszecie, że Kiko Casilla jest w bramce? No ale dobra, no niech dzisiaj broni, no nie mamy innego wyjścia. Teraz Dwema jest okazja, Dwema jest gol. W ogóle ta postawa naszej obrony skojarzyła mi się z tym kryzysem, który mieliśmy przez moment. Dobra, przejdźmy na ofensywę, bo kiepsko to widzę. Olazabal od bramki, daleki wykop, Odriozola świetnie, Vasquez, teraz rozpędza się, piłka na Benzemę, Benzema nie trafia sam na sam, no nie wytrzymam. Znowu niecelnie Karim Benzema. Kroos dośrodkowuje, Karim, jeszcze Asensio, będzie tutaj Kroos szukał dośrodkowania, nie jednak Odriozola, no i Vukcevic czyściutko. 10 strzałów, 3 celne, przegrywamy, uwaga, Kroos dośrodkowanie, piłka znowu poszybowała poza pole karne. Nacho, Sergio Ramos, spokojnie, teraz Kroos, Toni Kroos, Casemiro, Vasquez, Casemiro, ładne rozrzucenie, Odriozola, będzie dośrodkowanie, nie, jednak Toni Kroos, no i strata znowu Toniego Kroosa, matko boska, Dwema przejmuje Marti, znowu spóźnieni nasi gracze, ale dobra interwencja Cassini, kurczę, no skupcie się, bo to co wyczyniają moi piłkarze, to się po prostu nie mieści w głowie. No właśnie, no właśnie, też mi się tak wydaje, że no, tych sam na sam zdecydowanie za dużo jest niewykorzystywanych, dlatego śmiem twierdzić, że może jakiś patch to naprawi, bo na razie nie wygląda to fajnie. No dobra, Toni Kroos oczywiście uraz, standard, musi być tutaj co mecz kontuzja, bez tego by się oczywiście mecz nie odbył. Zastanawiam się, co sprawia, że moi piłkarze łapią tak długo kondycję i w ogóle do jasnej cholery, dlaczego tutaj stoi sobie w polu karnym już z 30 sekund, stoi sobie przy rzucie rożnym już z 30 sekund gracz rywali i nikt nawet tego nie pospiesza. No dobra, musimy zdjąć z boiska Toniego Kroosa. Pojawi się Dani Ceballos w jego miejsce. No i do przerwy fatalnie się spisujemy. Ja tutaj muszę oczywiście agresywnie. No i dobra, Ceballos za Kroosa, Vinicius Junior, Vasquez, Benzema, Asensio. A jakbyśmy tutaj dali Asensio więcej wsparcia, o właśnie. No i dobra, jedziemy panowie. Mam nadzieję, że w drugiej połowie uda się przechylić szale zwycięstwa na korzyść naszą. No bo na razie wygląda to bądź słabo. Przegrywamy cały czas, zażądajmy więcej. 60 minuta i nic się nie dzieje. No musimy tutaj troszeczkę zwiększmy może tempo. Poszukajmy stałych fragmentów. No i może to przyniesie jakiś efekt, bo na razie dosyć słabo to widzę. Jeszcze De Ligt tutaj cierpi z powodu jakiegoś urazu. Jego też musimy zmienić. Vallejo w jego miejsce. No dobra, nic się nie zmienia. No może w tej akcji. Luna do Moralesa. Morales teraz pędzi do Koke, ten do Rokini, ale kapitalny odbiór Viniciusa Juniora, który teraz pięknie jeszcze otrzymał piłkę w boisku. No i teraz futbolówka do Benzemy, te za linię obrony. Karim Benzema! Matko boska! Ależ to była okazja. Dobra, wchodzi Mariano za Casemiro, nie, za Asensio. Sorry Marco, ale dzisiaj rozegrałeś słabiutkie spotkanie. Mariano i Benzema w ataku. No i jeszcze szybko wyprowadzajmy piłkę. No i uwaga, Asensio, dośrodkowanie z rzutu rożnego, jest piłka w polu karnym, Vallejo do Asensio, który już szykuje się do zejścia z boiska, Vasquez,
No i niestety to był faul w ofensywie Vasqueza. Parcie do przodu, no kurczę, nie potrafimy sforsować tutaj defensywy. Może teraz, Mariano, teraz pięknie wygrał pojedynek główkowy. Karim Benzema, Karim Benzema! No i znowu Olazabal, świetnie, no kurczę, no... Nie potrafimy tutaj złamać defensywy rywali, może w tej akcji, na pewno nie. Na pewno nie, Vasquez, dośrodkowanie, Benzema! Nie, no przecież to jest niemożliwe. Jak on to w ogóle obronił? Przecież to jest nierealne. Ile on ma refleksu? 40 na 20, bo ja już tego nie rozumiem. Ja już tego po prostu nie ogarniam. Osiemdziesiąta dziewiąta minuta. Przegramy ten mecz, no bo no nie może być inaczej. No i uwaga, bo Ceballos. Boże, Ceballos, błagam, zagraj dokładnie, miałeś tyle czasu. Ale przegramy z Levante. Boże, 20 strzałów i przegrywamy, nie wierzę. Nie wierzę w to po prostu. Brak chęci, no chyba tak. Boże. Jak mogliśmy to tak spartolić? Przegrywamy i tracimy fotel lidera. No chyba tak muszę zrobić, No ale nie, no podania na wolne pole to jest kwintesencja większości fajnych taktyk, bo bez nich to rzeczywiście ciężko stworzyć sobie sytuację. Przynajmniej ja tak uważam. Ale nie, no Boże, co oni tutaj zrobili? To się po prostu nie mieści w głowie. To jest po prostu jakaś farsa. Co oni zagrali? No trudno. Jedziemy do Dortmundu z nadziejami, że... Tutaj, proszę bardzo, tylko regeneracja i przygotowania do meczu. A przecież... Proszę bardzo, Sołczek chciałby już grać w pierwszym składzie regularnie. Kurczę, no... Właśnie w tym FM-ie nowym trzeba się przyzwyczaić do... Siema Marcin. W tym FM-ie trzeba przyzwyczaić się do innych wyborów, których dokonywaliśmy w poprzednim FM-ie. No bo kiedy w FM-ie 18 ja mówiłem piłkarzowi nie, ktoś inny jest od ciebie lepszy, jest w lepszej formie, no to natychmiast piłkarz kulił uszy i mówił okej, dziękuję, jestem w stanie poczekać na... swoją szansę, natomiast tutaj za każdym razem, kiedy mówię, że jakiś piłkarz jest od niego lepszy, zawsze piłkarz ze mną polemizuje, mówi, że wcale jego konkurent do gry w pierwszym składzie nie jest aż tak dobry. Dobra, gramy na wyjeździe. Gramy na wyjeździe z ekipą
Borussia Dortmund już za chwilę. No, przegrany tego meczu no troszeczkę sobie skomplikuje sytuację, zwłaszcza jeżeli będziemy to my. O, tak powiem, remis na Signal Iduna Park daje nam jeszcze jakiekolwiek nadzieje na awans. Natomiast porażka no już sprawi, że będzie naprawdę bardzo, bardzo kiepsko. Jeżeli chodzi o naszą sytuację w Champions League. No zobaczymy, jak w tym meczu z Borussią się spiszemy, bo już za chwilkę El Clasico, wielki El Clasico przed nami. My tutaj spokojnie mamy jeszcze pół godzinki streama, tak więc na pewno zdążymy to spotkanie jeszcze rozegrać. No i ciekawy jestem, jak my po prostu się w nim spiszemy, jak my w nim wypadniemy. Mam nadzieję, że damy z siebie absolutnie 100%, bo bez tego no nie mamy co szukać w meczu z dobrze grającą Borussią Dortmund w tym sezonie. Przegraliśmy na wyjeździe, przepraszam, u siebie z Borussią, no i tym bardziej trzeba tutaj Odriozola poza składem. 18 piłkarzy powołanych do reprezentacji, no Matthijs de Ligt, oczywiście, Luka Modric, Federico Valverde, w ogóle jak on się tutaj spisuje w Brugi. 8 meczów, 1 asysta. Całkiem. Hakimi dla Maroka. No, też fajny prawy obrońca, może się tu naprawdę nieźle rozwinąć. Potencjał ma świetny. No, oczywiście cała plejada Hiszpanów. Też tutaj Hiszpania U20, Dani Gomez, czyli nasz napastnik młody. No nie, napastnika musimy mieć i to koniecznie. W zimowym okienku sobie ściągnąć. No nie wiem, kogo tutaj w tym wypadku sprowadzimy, jakiego napastnika. Dobra, ustalamy skład na arcyważny mecz z Borussią Dortmund. Moi piłkarze zdają sobie sprawę z wagi tego spotkania, tak mi się przynajmniej wydaje i taką mam nadzieję. Tak więc dobra, Courtois do bramki, Carvajal na prawą, Varane z Ramosem na środek, na lewą oczywiście nie kto inny jak Marcelo, w środku zobaczymy jak Modric, no cały czas kontuzjowany, Toni Kroos, no nie gra Toni Kroos i Marcelo, i Casemiro, przepraszam, na prawą flankę Pavon, którego bardzo mi brakowało, Vasquez troszeczkę pod formą, też nie wiem czy nie odejdzie od nas, czy nie sprowadzimy sobie kogoś lepszego po prostu. Na lewą stronę, no właśnie, cały czas Bale kontuzjowany, no to Isco, Asensio i Benzema, tak zagramy. Vinicius Junior poza kadrą, jeszcze sobie tutaj się zastanowię. No nie, bo Vasquez może grać na lewej i na prawej, dobra. Odriozola, Casilla, De Ligt, Vallejo na ławce, dobra moi drodzy, jedziemy. Teraz albo nigdy. No liczę na to, że Liverpool rozbije Celtic. Dlatego jeżeli wygramy z Borussią, jeszcze swobodnie możemy wygrać tę grupę. Jeżeli nie, no to będzie już naprawdę bardzo ciężko. Royce, Pulisic, którego brakowało w pierwszym meczu i swoją drogą. No, to jest napas, to jest skrzydłowy, który by mi się w klubie bardzo przydał. Ale zobaczmy jak nisko oceniony przez moich skautów. Christian Pulisic, Delany, Witzel, nasza zmora, jest Łukasz Piszczek w pierwszym składzie, Marvin Hitz, Paco Alcacer. No dobra, już mniej więcej mam wyobrażenie, jak to spotkanie trzeba rozegrać. Instrukcje, więc tak, pilnujemy Alcacera, bo to jest jedyny nominalny napastnik. Jeżeli chodzi o Royce'a, no to oczywiście tylko i wyłącznie agresywny odbiór, słabsza noga. To samo Pulisic. Thomas Delaney, agresywny odbiór, słabsza noga. Grealish tak samo. Pressing intensywny na Axela Witzela. No i oczywiście boczni obrońcy ofensywnie grający jak Piszczek czy Schmelzer, no mogą nam tutaj troszeczkę krzywdy zrobić. Tak więc panowie, trzymajcie kciuki. Bo
bo to jest arcyważne spotkanie, od którego naprawdę może wiele zależeć. No proszę bardzo, Celtic już prowadzi, Celtic już przegrywa. No tutaj nie możemy pozwolić sobie na popełnienie błędu, bo... No, Witzel, może kartka... Kurwa, ten cross kontuzjowany znowu, Matko Boska, co tu jest z tymi kontuzjami? Błagam was, SI, naprawcie to jak najszybciej. Dobra, wchodzi Ceballos. No na razie, na razie. Uwaga, mamy akcję. Marcelo, Isco, przedpole karne, Ceballos. Ceballos! Nie ma! Ojej, dobra okazja dla naszego zespołu. Zachęćmy. No i pierwsza połowa bez jakiejś większej historii. Schmelzer też w zespole rywali kontuzja. No na razie poza tą jedną okazją nic tutaj ciekawego się nie dzieje w tym spotkaniu. Obafemi Martin zdobył bramkę dla Celtigu. Jest tylko 2-1 już. Nie jestem zadowolony. No zobaczmy co w drugiej połowie się wydarzy. Asensio, Marcelo, ładnie to wygląda. O nie, no zaś Pavon, nie wytrzymam po prostu. Te kontuzje zdarzają się co chwilę. Diallo, Witzel, Diallo, Mario Götze, Paco Alcacer, jeszcze Diallo. Świetnie, Pavon, ale tylko na chwilę. Piszczek, musimy tam intensywniej pressingiem potraktować rywali. Zagadu, Axel Witzel, Mario Götze. Dobry odbiór Ceballosa, brawo. Jest Pavon, rozpędza się, piłka na Benzemę, Karim w polu karnym, Benzema, jeszcze tutaj, jaka decyzja arbitra, jest rzut karny. Właśnie, czy ja sobie zmieniłem tych wykonawców na stałe? No nie, jest Isco, jest Modric, a Isco jest na boisku, jest oczywiście, tak więc spokojnie, Isco będzie wykonywał ten rzut karny. Marco Asensio jako drugi, Karim Benzema jako trzeci. Broń Boże, żaden Sergio Ramos. No właśnie, Isco. Musi trafić Isco do siatki. Tak jest, brawo, bezbłędnie, doskonale. Zmieniamy tutaj na ostrożną. Czy wy to widzieliście? Na najnowszych wynikach było pokazane, że nie wykorzystał rzutu karnego Isco. No tak więc widać, że ta gra jeszcze troszeczkę błędów tutaj ma. Właśnie, widzicie, czy wy widzicie to? Niewykorzystany rzut karny, a prowadzimy 1-0 po rzucie karnym. Isco. Uwaga, Marco Reus próbuje bardzo szybko odpowiedzieć Borussia. Łukaszy Piszczek do Pulisicza, zablokujmy to, błagam, Pulisic! 54. minuta. I tracimy bramkę minutę po jej strzeleniu. Dobra, zagrajmy pozytywną mentalnością. Zażądajmy więcej. Kurczę, panowie, no dajmy z siebie więcej. Karim Benzema z żółtą kartką. Znowu słaby występ francuskiego napastnika. No i rzut z autu dla Borussii Dortmund na wysokości naszego pola karnego. Diallo, jeszcze Witzel, do Reusa. Za dużo mamy tutaj wolnej przestrzeni, zostawiamy rywalom. Götze, no spróbujmy to odzyskać. Łukaszy Piszczek, no nie trafiam w ślizgu, z ślizgiem dwójka naszych zawodników, Pulisic, Götze, Matko Przenajświętsza. Co się tu dzieje? 2-1 dla Borussii. 70. minuta. Vázquez za Pavona. Mariano za... Znowu słabego Asensio. No kurczę, Asensio musi zasiąść na ławce, bo to nie może tak być. Mariano jako wysunięty, Benzema jako cofnięty. Jedziemy dalej. Ofensywna mentalność. Nie mówcie, że my to przegramy. Rzut wolny dla Borussii. Reus, dośrodkowanie, Toprak. Nie, Boże, FM, dlaczego mi to robisz? Ale nie, na szczęście spalony, uff. No był na spalonym Toprak, wyraźnie. Wyraźnie.
Ale znowu rzut z autu dla Borussii. Piszczek. Grealish. Jeszcze Axel Witsel. No kurczę, powiedzcie mi, moi drodzy, czy agresywny odbiór polega na spacerowaniu sobie koło rywali? No chyba nie. To widzimy, podwajamy krycie, staramy się odebrać. Wiem, że jak my tą piłkę odbierzemy, to my coś z tej akcji stworzymy, ale na razie tego się nie udało nam zrobić. No może teraz Ramos do partnera, ale fatalnie Sergio Ramos zagrał piłkę. Götze. Zobaczcie, co zrobił tutaj. Co zrobił tutaj Carvajal? Co zrobił tutaj Courtois? Już po Realu Madryt. Przynajmniej w Lidze Mistrzów. Cztery punkty po czterech kolejkach. Taki jest dorobek Realu Madryt w Lidze Mistrzów. Brawo. Po prostu genialnie. Vázquez. Ceballos, Carvajal. Jeszcze Ceballos, jeszcze Carvajal. Przed pole karne, zagraj, błagam. Nie, po prostu nie wierzę w to. No podaj na prawą, o widzisz, Carvajal, Vázquez. Co, rzut karny? Rzut karny, wow. Nie trafi tego Isco. A nie, jednak trafił. Ale już i tak jest za późno. Już i tak jest za późno. Za mało czasu. Gdyby to była 85, no to może. Przegrywamy z Borussią Dortmund. Znowu mamy więcej strzałów. I znowu przegrywamy. Niestety. To jest po prostu ekstra przesłanka przed El Clasico. Ja już się nie mogę doczekać. Tak, jak my tak będziemy grać w El Clasico, to ja dziękuję bardzo. Casemiro zawieszony na najbliższe spotkanie. Nie no, formalną naganę to nie. Gram ostatnio dobrze. Nie, Benzema, ja cię proszę. Ty grasz ostatnio dobrze, nie wytrzymam. Siema Kamil. Dobra, ostatni mecz. Za chwilkę z Barceloną. Potem jedziemy na reprezentację. Oj Boże, Boże. Odriozola dowołany do reprezentacji Hiszpanii. No super. Kolejny piłkarz, który pewnie dozna kontuzji na zgrupowaniu reprezentacji. Kurczę, wiecie co, kiedy przychodzi kryzys, czasami
wystarczy. Czasem wystarczy rzeczywiście zmienić kilka poleceń, żeby wszystko zaczęło fajnie funkcjonować. Obieg z lewej, obieg z prawej. No nie wiem, czy na Barcelonę to będzie dobry pomysł. Dajmy może rajdy między obrońcami. No i zobaczymy. No tak, czasami tak jest. Ale czasami zmiana taktyki nic nie pomaga. Nie zawsze to jest dobre. A poza tym, no wydaje mi się, że zmiana taktyki w trakcie sezonu to rzadko jest dobry pomysł. Courtois i Kroos też się wybierają na zgrupowania swoich reprezentacji. Dobra. Ja już nikogo nie chwalę. Po to, że ktoś się świetnie spisuje na treningach, to nie zawsze niestety ma odzwierciedlenie na boisku. Ja będę chwalił już tylko piłkarzy za to, jak moi piłkarze się spisują na boisku, a nie na treningach, bo tak naprawdę z tych ich dobrych postaw na treningu niestety rzadko kiedy coś wynika. Moi drodzy, wstrzymajmy oddechy, usiądźmy wygodnie w fotelach. El Clasico przed nami. El Clasico przed nami. No i zobaczymy, czy to tym meczem z Barceloną przerwiemy kryzys, który nas ostatnio nęka, bo dwie porażki z rzędu, kurczę. Realowi Madryt się to zazwyczaj nie zdarza. No chyba, że temu Realowi Lopetegiego ostatnio, no to jak najbardziej tak. Nawet cztery chyba z rzędu mieli. Oni w Lidze Mistrzów potrafili z CSKA przegrać. Siema Filip, siema, witam serdecznie. Wpadłeś na ostatnie 15 minut, ale spokojnie, na szczęście na YouTubie są odtworzenia. Kurczę, jeżeli przegramy to El Clasico, to ile my będziemy mieć już straty do Barcelony? Chyba 5 punktów, tak? W tym momencie mamy, nie, 4 punkty, bo w tym momencie mamy 1. Już goni nas tutaj powolutku Athletic Bilbao. No, w tym streamie tylko jedno wygrane spotkanie. A zbliżają się tutaj naprawdę piekielnie trudne mecze. A kiedy kariera AS Monaco? No, w tym tygodniu postaram się coś nagrać. Przepraszam, w przyszłym tygodniu. Dobra, El Clasico przed nami. Leo Messi nie gra. Leo Messi nie gra. O, to już jest dobra wiadomość. Ale to wcale nie oznacza, że nas dzisiaj ekipa rywali nie rozgromi. No, jak patrzę na naszą sytuację kadrową, to nie wygląda ona za ciekawie. Pavon. Kontuzja. Isco, słaba. Kondycja. Asensio bez formy, Asensio na ławkę. Nie, nie, nie. Nawet wolę zmęczonego Isco wprowadzić niż Asensio, który jest wcale nie w niewiele lepszej kondycji. Tak nawiasem mówiąc. Benzema, wyjazd. Mariano zagra jako nękający napastnik. Isco, Vázquez, Vinicius, Casemiro, Ceballos, Carvajal, Ramos, Varane. No niestety Varane, wylotka. Odpocznij, Rafa, bo ostatnio grasz za dużo. Chociaż nie, no kurczę. Nie jest w pełni gotowy do gry. Aha, bo on był po kontuzji, dobra. No i Odriozola za Carvajala, bo Carvajal ostatnio to, co on zrobił, to matko przenajświętsza. No i dobra, standardowa. Dajmy sobie pozytywną.
No i dobra, myślę, że takim składem możemy zagrać. No i dobra, jedziemy na wielki El Clasico. Real Madryt FC Barcelona. No skład mimo, że Messiego nie ma, to i tak budzi wielkie uznanie. Meunier, Ter Stegen, Piqué, Umtiti, Alba, Busquets, Vidal, Arthur, Dembele, Coutinho i Luis Suarez. Kibice, kibice, właśnie, to jest El Clasico, tutaj kibice mają kluczowe znaczenie. Filipe Coutinho, no on nam może zrobić tutaj bardzo dużą krzywdę. Arturo Vidal, też widzę, że w bardzo dobrej formie w tym sezonie. Busquets też, agresywny odbiór, słabsza noga i agresywny odbiór na obrońców. No i moi drodzy, Estadio Santiago Bernabeu. Piekielnie ciekawy mecz, piekielnie ważny mecz, jeżeli chodzi o układ w tabeli La Liga w najbliższym czasie. No i zobaczymy. Zobaczymy, co będziemy w stanie tutaj ugrać w meczu z FC Barcelona. Pokażcie więcej zaangażowania. Sfrustrowany uwagami na razie Ceballos, zmotywowany Vinicius. Zaniepokojeni moi piłkarze, zażądajmy więcej. Skupiony dzięki uwagom. No i uwaga, mamy aut na wysokości pola karnego. Od Rizola, o to właśnie chodzi. Szybkie odegranie. Jest strzał Ceballosa, Ter Stegen. Ter Stegen broni. No i rzut rożny. Isco. Dośrodkowanie. Ramos był tam. O nie, niestety faul. No i uwaga, Vasquez. Dośrodkowanie w pole karne. Mariano i uprzedzone przez Ter Stegena. No teraz musimy zablokować tutaj Barcelonę. No zobaczmy, Suarez zgubił pięciu moich obrońców jednym przyjęciem. Dembele i Courtois. No fatalnie, w ogóle kurczę, no nie potrafimy odebrać piłki rywalowi. Vasquez, piłka na głowie jego. Vidal, jeszcze Vasquez do Jordiego Alby, ale na szczęście źle. Vasquez pędzi prawym skrzydłem. Lucas Vasquez, Mariano! Nie ma gola. 10 strzałów, 2 celne. Barcelona bez celnego strzału po 30 minutach na naszą bramkę. No i rzut autu dla Dumy Katalonii, ale źle. Ceballos natychmiast do Isco. Pięknie, o to chodzi, panowie. Kurczę, teraz tak fajnie wszyscy wychodzili do przodu, ale na szczęście udało się odzyskać. Casemiro ładnie do Odrizoli. Odriozola będzie dośrodkowywał piłkę, tutaj przy nim dwóch rywali. Zabrana piłka niestety naszemu bocznemu obrońcy, ale pod naszą dużą presją ekipa Barcelony. Świetnie Casemiro to zgarnia. Odriozola, no podaj szybciej. Dobrze, Mariano do Vasqueza. Niestety źle, ale jeszcze jesteśmy przy piłce. Odrizola dzisiaj aktywny obrońca naszego zespołu. Teraz piękna piłka do Marcelo. Marcelo, jest okazja, Mariano. No dlaczego nie podał na pustą bramkę do Mariano? Marcelo tylko sam to kończył. No nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale to była dobra okazja. Zażądajmy więcej. Jeszcze raz. Coutinho, Ramos. Dobrze, wychodzimy z kontrą, panowie. Piłka na Mariano. Ten wyprzedza obrońców rywali. To jest FM 2019. On strzelił w bramkarza. Nic dodać, nic ująć, po prostu. 17 strzałów, 6 celnych. Barcelona tylko 2. I 0 do 0. Zasługujemy na zwycięstwo. Weźmy się w garść. No tutaj nikt nie jest zmotywowany. No, stwórzmy jakieś sytuacje w drugiej połowie. Słabo Vasquez, słabo Mariano. Kurczę, no nie mamy napastnika. Obaj grają słabo. Będzie musiał wejść Benzema i... No ale kto jeszcze? Sergio Ramos, ale źle zagrał teraz. Matko Boska, znowu dziura w obronie. Luis Suarez. No i na szczęście też nie wykorzystuje sam na sam. Tak więc na szczęście nie tylko my. Dembele, dośrodkowanie z rzutu rożnego. Coutinho, jeszcze Dembele. Dembele, Courtois, dobrze.
pokażcie więcej zaangażowania. No i jest rzut rożny, Isco dośrodkowanie, Ceballos! Ale patelnia przed Ceballosem i nie trafia, nie wierzę. Vázquez oczywiście kontuzja, standard. Nie mamy prawo skrzydłowego już w tym momencie, Lenglet. No i właśnie, zagranie w sześć boiska i nikt tego nie zgarnie, ale na szczęście spokojnie opanowujemy. Odrizola, Casemiro, Vinicius Junior, 70. minuta tego spotkania. Vinicius, piękna akcja, Vinicius! No i uwaga, bo będzie VAR. Będzie VAR. Czy to będzie rzut karny? Siema Madson. Czy to będzie rzut karny dla Realu Madryt? Poczekajmy chwilkę. Nie, niestety. Nie ma rzutu karnego. Dembele, błagam, wybijmy tą piłkę i skontrujmy Barcelonę. Dembele. Coutinho z główki. Ile Coutinho ma gry głową? Kurwa, 8. Nie wierzę. Ja sobie muszę zobaczyć na powtórkę, z kim on wygrał tą główkę. Tak de facto to z nikim. Nic nie mówię, bo nie mam już naprawdę słów na to wszystko. Vázquez schodzi. Isco na prawą, Asensio na środek. Mariano, w niego miejsce Benzema. Ofensywa. No i Umtiti, rzut wolny dla Barcelony. Artur. Asensio, brawo, Benzema. Nie przejął, Ter Stegen. Oddaje nam Barcelona piłkę, Isco. Natychmiast, czemu długie podania? Ja się zastanawiam, skoro ja mam ustawione krótkie podania, to czemu tak uparcie na tego Benzemę? No nie jestem w stanie tego pojąć. Teraz świetnie Courtois do Viniciusa, brawo, o to chodzi. Vinicius zatrzymany. Ale po co ta weryfikacja VAR? Czy co? Czy czerwona kartka? Po co ta weryfikacja VAR tu jest, bo nie rozumiem. To było wejście w piłkę, to nie było wejście na czerwoną kartkę, więc po co VAR? No nie, coś muszę zrobić, bo to już wygląda bardzo źle. Odrizola, Ceballos. Odrizola traci piłkę. No i znowu VAR. I znowu nie będzie karnego. Czuję, że znowu nie będzie karnego w tym meczu. Zobaczymy. Nie ma karnego. No, normalne. Gdyby to była Barcelona, to byłby rzut karny. Nawet z kapelusza, nawet z VAR-u sędzia by zakrył oczy i powiedział, że rzut karny. Dobra. Jeszcze wejdzie tutaj Toni Kroos za Ceballosa. No może jakiś rzut wolny, nie wiem. Cztery strzały, 9 celnych. Masakra. 10 sekund do końca. Kroos, dośrodkowanie. I nie ma gola. Przegrywamy. Przegrywamy El Clasico. Oj Boże Święty. Porażka. Gra po prostu robi wszystko, żebyśmy te mecze przegrywali. Zobaczcie na tą statystykę. 27 strzałów przy 5 Barcelony. I przegrywamy mecz. Przegrywamy po strzale głową piłkarza, który ma grę głową 8 i pewnie ze 160 cm wzrostu. Jesteśmy na drugim miejscu, tracimy do Barcelony.
4 punkty już. Van Basten dostrzega pozytywne strony porażki. Nie wytrzymam. Dobra, moi drodzy. Na dzisiaj to już wszystko. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas na tym niestety mało udanym streamie. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie lepiej. Tak więc widzimy się już albo w poniedziałek, albo we wtorek. O tym oczywiście tradycyjnie poinformuję na swoim fanpage'u facebookowym. Mam nadzieję, że na kolejnym streamie Real Madryt złapie tą dobrą formę, którą już przecież mieliśmy w tym sezonie, bo potrafiliśmy rzeczywiście grać dobrą piłkę, fajną, skuteczną, widowiskową, ładną dla oka, no ale gdzieś to wszystko się straciło. 3 ostatnie mecze z rzędu to porażki. No i niestety wpadliśmy w dołek, z którego mam nadzieję na kolejnym streamie uda nam się wyjść, a już kolejnego streama rozpoczynamy sobie od derbów Madrytu przeciwko Atletico, a później mecz o wszystko w Lidze Mistrzów z Liverpoolem. Tak więc dzięki serdeczne, widzimy się już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia i usłyszenia. Na razie.